Nie pamiętam już, kto mnie przyjmował. Na pewno Andrzej Rozpłochowski mi mignął. Przypuszczam, że to był Jasiu Górny, który mnie przyjmował. I jeszcze ktoś. No już teraz po latach może ta pamięć się też tak zatarła. Ja, no, gdy utworzyłam w Szkole Solidarność, mój dyrektor, który był bezpartyjnym, przepraszam, że tak brzydko nazwę, tchórzem, był przerażony i częściowo go rozumiem, bo on w czasie studiów w Krakowie, oni zakładali jakąś organizację taką, czy niepodległościową, czy no w każdym razie antykomunistyczną, bo on chyba w AK jeszcze jako młody chłopiec był związany. W każdym razie, że wiem, że przez parę lat siedział w więzieniu. I jak wyszedł z więzienia, no jakoś skończył studia ekonomiczne i pracował w szkole. I był bezpartyjny, ale to chyba dlatego, że nie chcieli go wpisać do partii ze względu na przeszłość i, no i bał się wszystkiego. Więc jak się dowiedział, że ja zakładam Solidarność, był przerażony, obdzwonił wszystkie szkoły i powiedział, że dzwonił do wszystkich dyrektorów i żadnej szkole średniej, żadnej szkole w Katowicach nie ma Solidarności. Ja wtedy stwierdziłam, no w takim razie będziemy pierwszą szkołą. I gdy przyjechałam do Huty Katowice, gdy mnie przyjmowano, to powiedziano, że dzień wcześniej była Grażyna Aloszko ze szkoły podstawowej 37 i też rejestrowała swoje koło i żebym nawiązała z nią kontakt, no i żeby pomóc tworzyć koła Solidarności w innych szkołach. No i my się z Grażyną bardzo zaangażowałyśmy. Nawet jeździłam do ościennych miast pomagać zakładać Solidarność. Także po paru miesiącach, no nawet nie tak długo, bo chyba w październiku już przeszłam do pracy w zarządzie.